się wiesz, tam kończy problem. Ja sobie nawet nie potrafię policzyć. Leta, nie liczę, leta. W Wietnamie też jestem. No to dobrze. Nena też przyszła. To tak zwane, że to znak jedne, że zawsze tak pięknie wygląda, to mówi, że dzisiaj, prawda? Tutaj nie wiem. Cześć, ty masz swoją zabawkę. Chodź tutaj, ja ci dam. No, nie spodziewałam się. Wszystkiego. Kasi, mój telefon został. No, naprawdę, jestem wzruszona. Jestem wzruszona. Cześć. 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 Reprezentuje na tym spotkaniu wydawnictwo Świat Książki, które miało przyjemność wydać powieść pani Letan Sitek, obecnej tutaj autorki, pod tytułem Sama na drodze. Książka Sama na drodze jest de facto zbeletryzowaną biografią samej autorki. Pod imieniem Ann, dziewczynki, która jest bohaterką tej książki, kryje się sama pani Letan. Spędziła dzieciństwo w Chinach, urodziła się w Chinach, choć jest z pochodzenia Wietnamką. Rodzice jej jednak działali w ruchu wyzwolenia Wietnamu, dlatego musieli ukrywać się, byli represjonowani i rodzina mieszkała z tego powodu w Chinach. Po śmierci ojca, taka jest też, opowiadam pokrótce, o czym jest książka. Po śmierci ojca matka z dwiema małymi córkami podjęła się bardzo trudnej, niebezpiecznej podróży do Wietnamu, do wioski, gdzie urodził się i skąd pochodził jej mąż. Kiedy dociera do tej wioski, no jej życie staje się wreszcie bezpieczne, ma zaprzyjaźnionych, ma grono, olbrzymie grono zaprzyjaźnionych, bardzo oddanych jej i jej córkom ludzi i w wyniku różnych takich rodzinnych rozmów, dyskusji zostaje córka starsza, czyli Ann, zostaje w wiosce. Dziewczynka otoczona jest licznymi ciotkami, wujkami, stryjami, którzy bardzo serdecznie do niej podchodzą. Cała rodzina miała
podstępowe poglądy. Większość jej członków, zwłaszcza mężczyźni, ucierpieli bardzo z powodu działalności na rzecz wyzwolenia Wietnamu. Dziewczynka rośnie wśród dobrych i mądrych ludzi. Zdobywa wykształcenie, chodzi do szkoły. Uczy się tradycji, obyczajów, ale i przesądów, które pomimo, że rodzina była niezwykle postępowa, tam pokutowały. Uczy się też prostych czynności życiowych, praktycznych, takich jak przygotowywanie jedzenia, jak szycie, robienie na drutach, farbowanie tkanin. Chciałabym teraz zadać autorce pytanie, które najczęściej zadaje się na początku każdego wieczora autorskiego i które jest znienawidzone przez wszystkich autorów. A mianowicie jest to pytanie, dlaczego napisała pani tę książkę? Ale żeby właśnie uniknąć, żeby autorka być może, żeby uniknąć odpowiedzi na to pytanie, odpowiadania na to pytanie na wszystkich wieczorach, napisała przedmowę do książki. I bardzo teraz proszę o odczytanie tego fragmentu, który stanowi początek książki pana Ryszarda Sitka, którego również gościmy na naszym wieczorze. Życie każdego z nas jest opowieścią. Czasami zapisuje się nie tylko w naszej pamięci, ale i w pamięci innych. Czasem staje się tematem książki, filmu, przybiera formę opowieści przekazywanej z ust do ust, ale w większości przypadków toczy się własnym cichym biegiem, przemija w milczeniu. Życie, niezależnie od tego, czy spokojne, czy burzliwe, zawsze jest niepowtarzalne i wyjątkowe. Pisząc samą na drodze, zbliżałam się do siedemdziesiątki. Aby móc poświęcić się pisaniu, co odczuwałem jako wewnętrzną potrzebę przez całe życie, definitywnie pożegnałem się z pracą architekta, choć ją kochałam i zawsze mnie pociągała. Opierałam się na własnych, bogatych i burzliwych przeżyciach. Książka ta nie jest jednak ani biografią, ani relacją historyczną. Jakkolwiek zawiera opis wielu wydarzeń związanych ze mną, moją rodziną i ojczyzną. Sama na drodze została wydana w roku 2009 w Wietnamie. Zależało mi na tym, żeby ukazała się także w Polsce i sama przełożyłam ją na język polski. Czuję się z Polską głęboko związana. To tutaj spędziłam młodość, tutaj znalazłam towarzysza życia. Tutaj mam rodzinę i wielu, wielu przyjaciół. Dalsze koleje losu głównej bohaterki Ann opisuję tym razem od razu po polsku w przygotowywanej obecnie książce Na rozdrożu. Jej akcja toczy się w latach 1955-1979. Bohaterka studiuje w Polsce, a później wyjeżdża do Norwegii. Jest to opowieść o jej młodości i o miłości do Polaka, z którym się wiąże. Ta miłość ma wysoką cenę. Przez 20 lat Ann nie może odwiedzić Wietnamu. Dopiero w 1979 roku otrzymuje zgodę na wizytę w ojczystym kraju. Książkę Sama na drodze napisałam przede wszystkim dla moich bliskich, ale i dla rodaków, których nie znam. Dla tych, którzy są wśród nas, i dla tych, których już nie ma, dla ziemi moich przodków, która ukształtowała mnie taką, jaka jestem dzisiaj. Dla tych, którzy chcieliby poznać mój kraj, jego tradycje, obyczaje, życie codzienne, a także szacunek i wdzięczność, jaką żywią Wietnamczycy wobec przodków. Pisałam również dla siebie, aby odtworzyć okres mojego życia, który należy już do przeszłości. To jest książka o dzieciństwie, o dojrzewaniu, ale w jakże innych warunkach niż te, które są nam znane. Dzieciństwo miała bohaterka Ann, miała zupełnie inne niż inne dzieci, niż może znane nam dzieci. Chciałam zapytać, jak w pani to dzieciństwo zostało? Bo często tak jest, że się pamięta fakty,
Ale gdyby fakty faktami, ale wrażenia, uczucia są inne, nie są zbieżne z tymi faktami. Jak to jest u pani? Co pani zostało z tego dzieciństwa? Jak pani je wspomina? Dzieciństwo tak specjalnie przeżywałam, dlatego że traciłam w bardzo wcześnim wieku mojego ojca, którego po prostu uwielbiałam. I potem to już jest z kolei podróż przez góry, przez lasy, przez dżungle, żeby dotrzeć do swojego kraju. I to też jest, nie jest normalne dla takiego małego dzieciaka, który ma 5 czy 6 lat. I jak dojechałam do stolicy, do Hanoi, to z kolei po jakim czasie znów jest podróż do rodziny właśnie mojego ojca, które właśnie mama i nie zna, więc to jest trochę cudem, żeśmy znaleźli. I trafiłam przede wszystkim najpierw do pięknego miejsca, naprawdę. Ja nie widziałam piękniejszych, a je podróżowałam tak przez całe życie już w wielu krajów. Moja wieś tak dla mnie to jest tak naprawdę i romantyczna, i piękna, i jakaś tak bardzo blisko mi. Potem nastąpi wojna, oderwana od swojej mamy, od swoich sióstr. I to wszystko tak bardzo intensywne. To znaczy w tak krótkim okresie tyle przeżywałam. I to chyba zostało tak we mnie, taki ślad, takie wspomnienie, że nie sposób zapominać. To jest częścią mną. To jest po prostu gdzieś weszło we mnie. Ja muszę to po prostu napisać. Ja wiedziałam cały czas, że kiedyś to napiszę. Tylko nie wiem kiedy. Myślałam, że wcześniej. Okazało się, muszę poczekać, aż poszłam na emeryturę. Czy wróciła pani kiedyś do tej wsi? Wiem, że przez wiele lat, jak pani tutaj napisała w przedmowie, nie mogła pani pojechać do Wietnamu. Ale czy potem, kiedy już pani mogła odbyć tę podróż, czy pani odwiedziła tę wieś, w która panią ukształtowała? Ja odwiedziłam, jak przyjechałam do Polski w 1955 roku na studia. To 4 lata później, w 1959 roku, odwiedziłam kraj. Wtedy odwiedziłam moją wieś, ale to była prawie, że niezmieniona. A potem po 20 latach, to znaczy w 79 roku, jak pojechałam pierwszy raz, to byłam bardzo krótko, było tylko 2 tygodnie. Po 20 latach pojechałam tylko na 2 tygodnie. Dlaczego? Dlatego, że de facto wzięliśmy razem z moją rodziną ryzyko pojechać, żeby spróbować, czy wyjeżdżam z tego kraju. Bo przez 20 lat starałam się, żeby pojechać i nie mogłam pojechać. To wtedy nie odwiedziłam. Potem już 2 lata później pojechaliśmy z synem, z mężem na dłużej i prosiłam moich stryjów, że ja chcę odwiedzić moją wieś. A oni cały czas przez później jakieś 4-5 razy jeszcze pojechałam, cały czas wymyślili różne powody, że a to powódź, a to coś, żebym nie pojechała. No i w końcu, jak byliśmy z mężem kiedyś, to zdecydowaliśmy sami pojechać, bez zgody stryjów i ciotek. No i powiedzieliśmy właśnie do rodziny, że my pojedziemy na wieś, jak chcecie, to się zabierzcie ze mną. I wtedy musieli. I dopiero wtedy zrozumiałam, dlaczego nie chcieli, żebym pojechała, bo wiedzieli, jak bardzo jestem związana ze wsią, jak bardzo mam przyjemny obraz. Jak przyjechałam, to po prostu wieś się zmieniła, wojna zniszczyła. Dom już nie ten sam. Także dlatego właśnie rodzina nie chciała, żebym po prostu konfrontowała się z rzeczywistością. No ale po jakim czasie to po prostu człowiek musi się pogodzić z tym, co jest.
A teraz to jeżdżę. Jak tylko jest okazja, to odwiedzę moją wieś. Chciałam, zdradziła już Pani tutaj tajemnicę, że była Pani w Polsce, że studiowała Pani w Gdańsku na Politechnice Architekturę, że wyszła Pani za mąż za Polaka. Powiem dalej jeszcze, po kilkunastu latach spędzonych w Polsce Pani Letan Sitek wyjechała wraz z rodziną do Norwegii, gdzie teraz mieszka. Chciałam, bardzo mnie naprawdę interesuje to, jak Pani wychowana w Wietnamie, w takiej rodzinie, o której można tu przeczytać, tradycje, obyczaje, trochę przesądów, zabobony, zupełnie inny kraj, bogaty, cudowny, szalenie ciekawy, ale inny, zupełnie inny cywilizacyjnie i kulturowo niż Europa. Jak to wszystko wypadło w zderzeniu z cywilizacją europejską? Jak zostałam typowana, żeby pojechać na studia, to byłam bardzo zadowolona. No bo wtedy każdy młody człowiek chce tylko wyjechać, żeby studiować i mieć lepsze warunki, wyższy poziom szkoły, bo wiadomo, że wojna była i nie mieliśmy tego wszystkiego, co inne kraje mają. Dopiero przed samym wjazdem się przestraszyłam. Jak pożegnałam się właśnie z rodziną, to dopiero skojarzyłam się z tym, że przecież pojadę strasznie daleko. I do takiego kraju, gdzie w ogóle nikogo nie znam. Są inni ludzie, mówią innym językiem i wtedy to już za późno chyba, żeby się zdecydować, że ja nie chcę jechać. Chociaż zdarza się, że ja potrafię tak w ostatniej chwili powiedzieć, że nie. No ale jednak pojechałam. Po drodze pierwszy raz widziałam Europejczyków, jak jechaliśmy przez Rosję. Ludzie są inni. Mieliśmy, prawda, wtedy Francuzów jako naszych wrogów, ale nigdy nie widziałam Francuza tak de facto. Tylko wiedzieliśmy, że to są długonosi. No to pierwsze wrażenie, nareszcie widzę długonosi, jak oni wyglądają, prawda. Wszyscy są wyżsi, grubsi, jakoś tak lepiej zbudowani. Byliśmy chudzi wszyscy. No i, ale to nie to. Właściwie później nas przeraziło, bo przywitał nas bardzo serdecznie taki reprezentant z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, który był przez dwa lata w Wietnamie. Nawet mówił trochę po wietnamsku i czuliśmy trochę lepiej. Od razu czuliśmy się lepiej. A potem muszę przyznać, że wszystko było nowe. Jedzenie, nie mogliśmy nic jeść. Masło, nigdy nie widziałam w życiu masła. Nie wiem nawet, jak to się zabiera do tego masła. Czy się je tak jak ciasto, czy tego, prawda? Potem zupa mleczna z makaronem. Coś okropnego. Głodowaliśmy po prostu. No i w końcu to byliśmy już czupli, a po tygodniu czy dwóch tygodniach to byliśmy po prostu głodni, nawet bardziej głodni niż w czasie wojny. No i zaczęli się zastanawiać, co my chcemy jeść, a nie znaliśmy języka, to narysowaliśmy właśnie ryż. No to mówi, no faktycznie, żebyśmy nie przyszło do głowy, że trzeba ryż robić. No i ugotowali, byli strasznie zadowoleni, że nareszcie wiedzą, co my jemy. No i gotowali ryż, ale to był ryż ze śmietaną i cukrem. No coś okropnego. No i myśmy nie mogli po prostu, no w ogóle nawet patrzeć, nie mówiąc o tym, żeby jeść. Także to tak to pierwsze wrażenie z Polską. Ciekawskim powiem, że w prezentowanej tutaj książce jest bardzo dużo o jedzeniu. Nie ma może przepisów, które można by wykonać w naszej kuchni, ale jest bardzo wiele różnych opisów przygotowywanych potraw z innych przecież roślin. Zaproponuję Państwu wysłuchanie teraz krótkiego fragmentu o tym, jak babcia naszej bohaterki
przygotowuje znany nam wszystkim doskonale sos sojowy. Babcia sama robi sos sojowy. Mówi, że jej sos jest zawsze dobry, pachnący i słodki. Przygotowuje go parę miesięcy przed tet i zostawia becztę w ciemnym miejscu, w stałej, nie za niskiej i nie za wysokiej temperaturze, żeby dojrzał i osiadł. Sos sojowy zwykle jest słony. Dlaczego twój sos jest słodki? Pyta Ann. To jest inna słodycz, nie taka jak w trzcinie cukrowej lub w cukrze. Trzeba wiedzieć, jak tę słodycz wydobyć, tłumaczy babcia. Robienie sosu jest bardzo pracochłonne. W jego przygotowaniu biorą udział również ciocie. Babcia używa prostej, dużej, wypalonej, glinianej beczki. Ann nie potrafi dziś powiedzieć, co dokładnie babcia robiła, ale pamięta, że używała jajek, aby sprawdzić, ile trzeba dodać soli. Jajka muszą być zniesione przez skóry tego samego dnia. Jednakowe, kształtne, nie za okrągłe lub za podłużne. Ann pomaga cioci wybierać te jajka i trwa to dosyć długo. Ciocia Tin dokładnie miesza zawartość beczki grubym kijkiem z bambusa tylko w jedną stronę, żeby rozpuściła się sól, którą babcia sypie po trochu do sosu. Kiedy wydaje się, że sos jest już wystarczająco słony, babcia wkłada do niego jajka i obserwuje, jak głęboko opadają pod powierzchnię. Jeśli zanurzają się do połowy, ilość soli jest odpowiednia. To bardzo ważne, żeby sos był słony tak jak trzeba, powiada. Dlatego sól można dodawać tylko po troszeczku, mówi. Robię ten sos od kilkudziesięciu lat i pomimo, że jestem dokładna i ostrożna, nigdy smak nie jest jednakowy. Dużo też zależy od klimatu i zbioru w danym roku. Dziękuję. Babcia to niemal mityczna postać w tej powieści. To jest, babcia zastępuje matkę, babcia jest autorytetem, jest tą osobą, od której Ann uczy się wszystkiego. Babcia jest mądrą, starą kobietą, z którą się liczy cała rodzina, a rodzina jest bardzo duża, złożona w najszerszym pojęciu tego słowa, bo są tam i synowe, i wujenki, i tak dalej. Jest bardzo liczna rodzina. Wszyscy bardzo liczą się z babcią. Spotkanie z babcią było na pewno przełomowym momentem życia naszej bohaterki. Przedtem jej rodzina była bardzo mała. Miała matkę, miała ojca, którego straciła. Miała rodzeństwo i to było wszystko, ponieważ faktycznie rodzina była na wygnaniu. Powiedzielibyśmy dzisiaj na emigracji. Przeczytajmy o tym, jak Ann przybywa do wioski, w której urodził się jej ojciec i spotyka się z babcią. Na podwórze powoli wchodzi starsza pani w towarzystwie kuzyna Niok. Jest szczupła. Na jej twarzy widać wyraźny ślad czasu. Włosy ma czarne, zwinięte w rurkę otuloną czarnym jedwabiem i ułożoną wokół głowy. Podobnie jak wiele kobiet, które Ann widziała w Hanoi. Jej oczy są przymrużone, a zęby równe, czarne. Nosi czarną, długą spódnicę i brązową bluzkę bez guzików, która przykrywa biały, stożkowy stanik. W uszach ma ciężkie złote kolczyki, a na nogach cienkie sandały. Lien, córka kuzyna, bierze od niej koszyk. Wszyscy milkną. Ann z mamą i siostrą stoją przy drzwiach. Na podwórku znowu jest pełno ludzi. Starsza pani na nikogo nie zwraca uwagi, idzie prosto do domu. Kuzyn Niok sadza ją przy stole i z powagą mówi. Droga babciu, żona i dzieci Haj przyjechały dziś do twojego domu. Podchodzi do Ann, bierze ją za rękę i prowadzi do siedzącej babci. A to jest Ann, najstarsza córka Haj. Ann stoi wyprostowana przed babcią, która uważnie się jej przygląda. Ann też patrzy na babcię, nie mrugając powiekami.
Babcia bierze jej ręce w swoje dłonie. Nic nie mówi. Potem lekko dłaszcze ją po plecach i cicho szepcze. Plecy jak u ojca, zgarbione. Babcia dłaszcze Ann po plecach, a ona próbuje jeszcze bardziej się garbić, żeby być jak najbardziej podobna do taty. Po raz pierwszy słyszy, że się garbi. Maj z Hong podchodzą do babci i kłócą przed nią. Bierze jej wolną lewą dłoń w swoje ręce i przykłada do policzka. Droga matko, jestem żoną Hai, a to jest Hong, jego najmłodsza córka. Starsza Lan przyjedzie później. Babcia zdejmuje rękę z pleców Ann i obydwie dłonie kładzie na dłoni synowej. Siostro, najstarsza siostro Hai, patrzy na nią z czułością, a jej twarz wyraża troskę i dobroć matki, która odnalazła zagubione dzieci. Raptem cofa ręce i pyta, a gdzie ich ojciec? Gdzie Hai? Jej głos wciąż jest cichy, ale teraz pełen napięcia. W domu rozlega się płacz. Płaczą wszyscy, tylko babcia siedzi nieruchomo. Patrzy przez okno daleko w przestrzeń, poza drzewa i krzaki. Wygląda jak zahipnotyzowana. Jakby szukała w pamięci wizerunku pierwotnego syna, który gdzieś się zagubił w przeszłości. Jej twarz przypomina kamienną rzeźbę, którą uformował i wygładził czas. Ann jest bardzo poruszona. Niezrozumiałe uczucia wprawiają ją w drżenie. Spotkała babcię dopiero dzisiaj, a ma wrażenie, jakby mieszkała z nią zawsze, jakby znała ją od chwili, kiedy otworzyła oczy i zobaczyła świat. Babcia wcale nie jest jej obca. To przecież mama taty. Emanuje miłością. Ann czuje, że babcia bardzo ją kocha. Po dłuższej chwili babcia ponownie kładzie rękę na plecach Ann, a drugą obejmuje ramiona Hong. Opłakiwałam go przez kilkadziesiąt lat i moje łzy już wyschły. Hai nie ma wśród nas, ale pozostawił nam żonę, dzieci, swoje drogocenne krople krwi. Bądźmy mu za to wdzięczni, bardzo wdzięczni. Powoli wstaje od stołu. A teraz chodźmy już do domu. Bardzo dziękuję za ten piękny i naprawdę wzruszający fragment. Chciałam zapytać, jak to było z tą babcią? Czego ona panią nauczyła? Bo przecież były i te różne obyczaje, prawda? I było fantastyczna rzecz, ten hołd składany zmarłym, bardzo specyficzny dla tej kultury. Znaczy inaczej może objawiający się u nas, my też znamy ten, mamy ten kult wobec zmarłych, natomiast inaczej to się objawia w tamtej kulturze. Uczyła panią różnych rzeczy. Proszę powiedzieć, przybliżyć nam te sprawy. Właśnie w książce też powiedziałam, że dziecko czuje, kto go lubi. Tak jak pies, który czuje, kto go lubi. I to jest tak instynktownie. Ja wiedziałam od razu, że ja babcię bardzo kochałam. Po prostu. Od razu. Od razu. I ja wiedziałam, że to jest przecież mama mojego ojca. To jest też tak bardzo prosto, żeby po prostu ją automatycznie kochać. Moja babcia, albo po prostu w Wietnamie, my nie okazujemy uczucia swoje poprzez jakiś dotyk, prawda, przytulenie, całuje, głaska i tak dalej. Babcia tego nie robi, chyba że czasem tak niechcąco opieram się o babci i tak. I to właśnie mi na początku bardzo brakowało, bo tak porównałam się z moją mamą, która mimo wszystko jest trochę nowocześniejsza. Przytulała mnie, jej całowała i tak dalej. Babcia była spokojna, ale to, co mówi, mało mówi, to wiadomo, że tak ma być. Jest jakaś mieszana między feudalnymi zwyczajami,
a nie tyle nowoczesnymi, ale że wiedziała, że coś, czegoś nowego też należy się zachowywać. To jest takie krzyżowanie między starym zwyczajem i nowym, bo mam dzieci, którzy, prawda, poświęcili się nie tylko majątek swoich rodziców, ale i życie dla sprawy narodu, wyzwolenia od kolonizatorów właśnie francuskich przede wszystkim. I ten ruch rozpoczął się już na początku XIX wieku. I można powiedzieć, że moja rodzina przez wiele pokoleń to obudzili się od tego poczucia patriotyzmu. I w ten sposób też wpływała na moją babcię. Ma swoje zwyczaje, na przykład różne zwyczaje. Jak mnie uczono moja mama, że coś jak podaje komu, to trzeba dwoma rękami. A babcia na przykład kazała mi przynieść młotę. Ja robiłam to samo. To kazała mi, była oburzona, żebym wyrzuciła po prostu, wrzuciła na podłogę i sama podnosi, bo wierzyła, że nie wolno podać miotę komuś do rąk. Czy to później jakieś nieszczęście, czy jakieś nieprzyjaźnie, nie wiem. Wtedy się zdziwiłam, ale zrobiłam tak, jak babcia mówi. No i tak samo jak na przykład powiedzmy, jak dzieci tracą zęby, no to przecież tyle razy straciłam zęby, ale jak u babci straciłam zęby, no to musiałam chodzić tym zębem w misce i chodzić naokoło i żebrać ryż. Bo jak bez tego ryżu, to mi ząbki nie będzie rosły, albo nie będzie ładne, albo będzie krzywy, albo będzie za długie, albo za krótkie, no nie wiem. No i musiałam to robić, czy chcę, czy nie chcę, prawda? Wstydziłam się, że chodzę z miską do wszystkich i proszę o łyżkę ryżu. No. Potem żeśmy troszkę właśnie z moim kuzynem oszukali babcię, ale babcia o tym nie wiedziała, żebym nie musiała chodzić przez pół dnia. No i taki właśnie zwyczaj. A poza tym u babci jest coś takiego, mnie się wydaje, że ona tyle przeżyła w życiu, i dobre czasy, i złe czasy, i jej już nic nie dziwi. Nikt jej nie imponuje potem. Ani majątek, ani bieda. Jej imponuje tylko, jak człowiek się zachowuje. To znaczy moralność. Nas zawsze uczyła raczej moralność. A moralność obejmuje nie tylko, prawda, nie kraść, nie robić nikomu krzywdy, ale tak na co dzień, nawet to się tak naturalnie, że ja nie potrafię dzisiaj powiedzieć jak. I to jest bardzo dziwne, że ja pomimo, że mieszkam tyle lat i więcej w Europie, to we mnie tak w środku, to de facto ja zatrzymuję to, co moja babcia tak kiedyś mnie nauczyła. Jest taki fragment w książce, kiedy no, babcia przejawia swoją mądrość życiową i w takiej specyficznej sytuacji. Bardzo proszę pana Ryszarda, żeby odczytał ten fragment o wyborze kandydata na męża. Ann lubi te lekcje, bo zawsze są ciekawe. Czasami babcia tłumaczy jej, dlaczego się robi tak, a nie inaczej. A czasami mówi tylko chęk. Opowiada, że przed podjęciem decyzji o wydaniu córki za mąż zaprasza się kandydata na obiad, żeby obserwować jego zachowanie. Wystarczy poznać jego sposób jedzenia, nabierania potraw, w ogóle zachowania się przy stole, żeby poznać jego charakter. Wtedy łatwiej zdecydować, czy oddać mu córkę za żonę, czy nie. Ann aż otwiera usta ze zdziwienia. Jacy mądrzy są ci ludzie. No właśnie, to tylko jedna z mądrości życiowych babci, Ann. Moje rzeczywiście wielkie zainteresowanie wzbudził opis stosunków rodzinnych i sąsiedzkich, jakie panowały w tej wsi. Jest to właściwie już chyba na pewno u nas rzadko spotykane. Rodziny żyły razem, bywało tak, że wychowywały dzieci, prawda? Dzieci się podrzucało, oddawało się na wychowanie, żeby mieszkały w innym domu, bo tam
z jakichś względów będzie im lepiej. Rodziny pomagały sobie i nie tylko rodziny, ale również sąsiedzi. Była jakaś taka niezwykła współpraca, życzliwość, przyjaźń wobec ludzi w tej wiosce. Czy ja to dobrze odczytałam? Pani dobrze odczytała. Może na wsi to ludzie bardziej jakoś tak bliscy sobie albo bardziej solidarni, czy mają lepszy kontakt niż w mieście. To też jest możliwe. Ale u nas to jest tak, że pojęcia rodziny, nie tylko mojej rodziny, to nie tylko ojciec, matka, dzieci i później, prawda, wnukowie, to jest więcej. To jest na przykład mojej konkretnej rodziny, to jest dzieci moich stryjowie czy ciocie, to są prawie, że jak ojcowie i matki. No tak, stryj zastąpił pani ojca. Tak, w mojej sytuacji to jest specyficzne, że właśnie nie mam ojca, więc stryj zastąpił mi ojca, a babcia matkę, ale nawet przeciętnej rodziny również, że jest jakieś takie powiązanie rodzinne, bardzo silne, bardzo silne. I to jest tak naturalnie, że jeśli spotka się jakiś kłopot czy coś, no to jest rodzina, musi po prostu wziąć to na swoje odpowiedzialność. To nie jest jakieś coś tak wyjątkowe, tak przynajmniej. Proszę mi powiedzieć, książka kończy się, ale to jeszcze nie kończymy absolutnie spotkania, natomiast książka kończy się tym, kiedy Ann po 9 latach spędzonych we wsi ojca wreszcie dołącza do matki i do jej nowej rodziny. Okazało się, że mama Ann wyszła ponownie za mąż, urodziła kolejne dzieci. No i Ann, która ma wtedy 16 lat, prawda, jest bardzo, bardzo właściwie na matkę obrażona, że tak się stało. Na okładce wydawca zadaje pytanie, nim znowu spotka się z matką, stanie się dorosłą kobietą, czy będą umiały się porozumieć? Jak to było w rzeczywistości? Właśnie, to my pójdziemy tak do tyłu, a potem tak, wrócimy jeszcze z powrotem. Nie wiem, ja jestem egoistą. Ja tak ojca kochałam, że ja uważam, że moje matkę nikomu nie wolno jej dotykać. I że ona powinna po prostu tak zostać ze mną, z moimi siostrami, aż do końca życia. No i to może spowodowało, że powstało właśnie wewnętrzna jakaś rozterka u mnie, że nie potrafiłam akceptować to, że mama miała później, prawda, partnera, potem wyszła za niego za mąż. To był trudny okres. I właśnie teraz, jak już jestem dorosłą i spotkałam moich właśnie półsiostry i bracia, mówiłam niejednokrotnie rodzinie, mężowi, dzieci, że jak dobrze, że mama wyszła za mąż. Bo de facto, gdyby nie to, nie miałabym dzisiaj fantastyczną siostrę, dwóch fantastycznych braci, którzy dopiero się dowiedzieli, że nie jesteśmy z tego samego ojca i matki, jak już byli prawie dorośli. Także dla nich to było szok, a jednocześnie przyjęli to tak, coś takiego. Ale to, co się zbudowało albo wychowywali właśnie moja mama i mój ojczym, i to już pozostało, że ja jestem tą najstarszą córkę, siostrę gdzieś tam zawieruszyła przez wojnę. I potem jak spotkali mnie, to oczekiwali cały czas na powrót swojej siostry. I ta miłość zostaje do dzisiaj. Gdyby nie oni, to ja nie wiem, czy ja bym tak często jechała właśnie do kraju. Także dobrze się stało. Wróćmy jeszcze do obyczajów. Bardzo oryginalnej obyczajowości wietnamskiej i do tematu, który jest bardzo istotny i który pani tutaj również porusza w przedmowie, a mianowicie tego kultu zmarłych. Jak to się przejawiało w praktyce?
praktyce to jest tak, że u nas nie obchodzimy urodziny. To znaczy, jak dziecko ma rok, dwa, trzy, teraz już unowocześniono, to już tak robię, tak jak wszyscy inne kraje, ale tak to nie było. Potem to się wie, że my mamy tak zwane święto Nowego Roku, TET. Jak przyjdzie TET, to wiadomo, że każdemu przybywa jeden rok, jest starszy. I koniec. Potem dopiero jak się umiera, przynajmniej mojej wsi, moja rodzina, to wtedy dopiero mówi, że babcia ma 90 lat, czy ma 80 lat. Ale kult umarłych to jest bardzo ważne. I mnie się wydaje, że oni chcą w ten sposób nie tylko, żeby pokazać swoją wdzięczność wobec tych, którzy nas urodzili, ale również, żeby przedłużyć ich życie. Przez to, że właśnie co rok w rocznicę śmierci mamy ołtarz. Każda rodzina musi mieć ołtarz. Czy okazały, czy skromny, wszystko jedno. Musi być ołtarz i na ołtarzu musi być czarkę na kazidła i na rocznicę właśnie śmierci, zależy to jest, kto to jest. Jeśli jest najbliżsi, no to najbliżsi, prawda, czy syn, czy córka, czy son, a dalsze jak trzy pokolenia, to wtedy cały ród, no i wtedy się świętują. I to jest właśnie to, zresztą kultura wietnamska to jest złożona, bo jesteśmy przede wszystkim buddystami, ale nauka życia Konfucjusza to jest jakby moralne, jakiś drogowskaz, jak należymy postępować. I to jest to, że trzeba pamiętać o swoich przodkach. My jesteśmy dzisiaj dzięki temu, że ktoś nas kiedy urodził. Najpierw twojego dziadka, potem twojego ojca, potem ciebie i ty będziesz dalej. Także to jest kult naprawdę. I w dniu na przykład święta TET czy śmierci tego człowieka kupujemy różne papierowe rzeczy, które my na co dzień używamy. Powiedzmy ubrania, czapkę, szale, buty, pieniądze. To znaczy papierowe wszystko. I idziemy właśnie na grób i palimy. Dlaczego palimy? My palimy, bo my wierzymy, że kiedy, prawda, już papier staje się dym i ten dym gdzie się unosi, to znaczy, że nasi zmarli dostają te rzeczy, które im jest potrzebne właśnie w tamtym świecie. I to jest tradycja, która po prostu no, jest święta dla nas. Dziękuję bardzo. Poproszę pana Ryszarda o przeczytanie stosownego fragmentu. Dziś wszyscy przyszli na cmentarz z przedmiotami zrobionymi z papieru, które ofiarowuje się zmarłym. Są to naczynia, ubrania, buty, czapki, szaliki, pieniądze ze złotego i srebrnego papieru. Ann nigdy czegoś takiego nie widziała, ani nie uczestniczyła w takiej ceremonii. Mama też nie zna tego rytuału. Dziewczynki podchodzą z mamą do sąsiednich grobów i zapalają kadzidła. Maj tłumaczy córkom, że to groby sąsiadów dziadka i stryja, więc trzeba o nie dbać. Babcia stoi długo przed każdym z grobów i cicho coś mówi. Potem kilka razy się kłania. Wszyscy inni robią to samo. Stryjenta instruuje Ann, jak się zachować na cmentarzu i wyjaśnia jej, co oznacza palenie przedmiotów przyniesionych na ofiarę. To są rzeczy dla zmarłych w zaświatach. Oni potrzebują ich tak samo jak my, dlatego wysyłamy je, paląc na grobach. Kiedy zamieniają się w popiół, a dym unosi się i znika, oznacza to, że ofiara została przyjęta. Zmarli otrzymali potrzebne rzeczy i mogą ich używać, a za pieniądze, złoto i srebro robić zakupy.
Mój tata nie miał tutaj grobu, więc czy dostanie te rzeczy? Pyta Ann. Oczywiście, dziś składaliśmy ofiarę dla taty i również dla stryja Hu, pochowanego w Hatin. Kiedy człowiek umiera, ciało powoli zanika, ale dusza pozostaje. Wciąż nas odwiedza i opiekuje się najbliższymi, którzy jeszcze żyją, wyjaśnia stryjenka. Czy tata dziś przyjedzie do domu? A jak będzie jadł te potrawy na ołtarzu, nie może wyobrazić sobie Ann. Tata ich nie je, wystarcza mu ich widok i zapach. Kiedy zapalimy kadzidła i przywołamy je do ducha, wtedy przyjdzie. Jeśli będziesz chciała coś tacie powiedzieć, stań przed ołtarzem, złóż dłonie do modlitwy i powiedz to, co chcesz. Nie musisz mówić głośno. Możesz cichutko, a nawet wystarczy, jak sobie tylko pomyślisz. Duch wszystko słyszy, tłumaczy stryjenka mąk. Książka jest tak bardzo bogata i pełna różnych tematów, różnych spraw, że można by rozmawiać bardzo długo. Ale mam nadzieję, że to spotkanie jest dla Państwa zachętą, żeby sięgnąć po tę książkę i przeczytać o losach małej wietnamskiej dziewczynki, a przy okazji dowiedzieć się o całym wszechświecie. Bardzo Państwa proszę teraz o zadawanie pytań. Autorka jest gotowa do odpowiedzi. Czy są jakieś pytania z sali? Ja może nie pytanie, chciałem kilka słów powiedzieć. Jestem pod wrażeniem. Nie tylko książki, którą do połowy doczytałem już, bo otrzymałem od autorki, ale jednocześnie osobowości tej dziewczyny, którą poznałem na późnym etapie jej życia kilkanaście lat temu, chociaż są elementy, które nas łączą, bo kiedyś Letam przyjechała do Polski w 1955 roku. Ja w analogicznym prawie czasie dotarłem do Wietnamu i poznała, tak jak ona poznawała moją Polskę, tak ja poznawałem jej Wietnam i Azję. Książka napisana jest dobrym, nawet bardzo dobrym polskim językiem, co jest rzadkością. Ja mam nie dziesiątki, a setki znajomych, przyjaciół pochodzących z Wietnamu, z Indonezji, z Nepalu, z Indii, z wielu innych krajów. Niektórzy, jedna moja przyjaciółka jest ponad 50 lat mieszka w Polsce, jest członkiem Związku Literatów Polskich, nawet napisała kilka książek, w tym jedną doskonałą o Chinach chińszczyznę. Moja serdeczna przyjaciółka, ale w porównaniu do Letan, to ona mówi łamanym polskim językiem. Więc szapoba, książka jest napisana bardzo ciekawie. Jest to już druga książka, którą pani wydawnictwo w ciągu ostatnich kilku lat wydało autorstwa wietnamskich dziewczyn. Poprzednia to była Niepokorna córka, którą napisała również moja przyjaciółka, pani Huan. Niezwykle ciekawa. Twoja książka Letan pomaga może mniej poznać Wietnam, bo to jest najprostsze. Wystarczy pojechać do Wien, do Hanoi, do Ho Chi Minh City, dawnego Saigonu, gdzie indziej. Twoja książka, Letan, pomaga zrozumieć Wietnam. A to jest dużo, dużo trudniejsze. Tu mam sam do siebie pretensje. Dlaczego ja Cię nie poznałem w tym okresie, kiedy Ty przyjechałeś do Polski? Ja bym Sitka do Ciebie nie dopuścił. Tak, o dalszych losach naszej bohaterki dowiemy się w następnej książce, którą pani Letan Sitek już pisze. I będzie tam historia wielkiej miłości do Polaka, jak zapowiedziane jest w przedmowie. I tak przy okazji to naprawdę chcę podziękować was wszystkich
że jesteście tutaj na dzisiejszym spotkaniu z debiutantem na ziemi polskiej. I mam nadzieję, że nie zawiedzicie, jak czytacie moją książkę. Dodam jeszcze, że książka została wprowadzona przez nasze wydawnictwo na rynek 23 marca. I do chwili obecnej, ja sprawdzałam dzisiaj nasze dane, sprzedały się już 3000. To jest naprawdę znakomity wynik. Znakomity wynik, także oklaski dla autorki. Słucham? 4. 4, ale to nie znaczy, że nie będziemy dodrukowywać, oczywiście. Jeżeli tylko wszystkie te egzemplarze się sprzedadzą, będziemy dodrukowywać. Autorka zresztą odniosła olbrzymi sukces w polskich mediach, które po prostu dobijały się, żeby mieć z nią wywiad, przeprowadzić wywiad. Miała wypowiedzi i w wywiady i w Polskim Radiu, i w Gdańskim Radiu, w licznych rozgłośniach i w telewizji. Dzisiaj, uwaga, zaraz po naszym spotkaniu jedzie do telewizji Polonia i będzie tam miała nagranie. W piątek kawa... Ósmego będę miała kawa czyli i w piątek, herbata. Niestety rano, wiadomo, kawa czy herbata, będzie rozmowa z panią Letan Sitek. Będzie również bardzo duży wywiad w Polityce, którego pani Letan udzieliła dziennikarce tego magazynu. Także należy się spodziewać, myślę, że to będzie lada moment, może w tym tygodniu albo w następnym. Letan również... zajęła się trochę poezją. Mnie zaimponowały troszkę te wiersze, które tam w książce się przebijają. I na przykład bardzo mi się podoba wiersz do nauczyciela, którym platonicznie się kochała. Chyba głównie on się kochał w niej, a ona uzajemniała. No i taki właściwie jeden z tych wierszy, który do mnie najbardziej przemawiał. A jeszcze jest druga rzecz. Zaimponował mi ojczym Letan. I chciałabym się dowiedzieć, czy stosunki twoje z ojczymem ułożyły się dobrze, bo uważam, że on wyjątkowo mądrze tłumaczył tobie, dlaczego tak się stało, że matka wyszła za mąż, że nową rodzinę stworzyła i ja z książki zrozumiałam, że do ciebie to dotarło. Że ty to jakoś potrafiła zrozumieć tą matkę. Bo nie potrafiłyście się początkowo z matką porozumieć, ale po rozmowie z ojczymem stwierdzam, że to jest jakaś wyjątkowa mądrość. Nie wiem, czy mądrość wschodu, czy mądrość tego człowieka. Ojczym był, bo już nie żyje, tak jak moja matka. Bardzo kochał moją mamę. I wiedząc o miłości mojej mamy do nas, i on po prostu wie, że żeby zdobyć moją mamę, musi kochać nas. W taki sposób, jak mama sobie życzy. A mama życzy właśnie, żeby on zastępuje mojego ojca. I szczerze mówiąc, jak przyjechałam do mamy, to miałam pretensje do mamy więcej niż do ojczyma. I to jest strasznie dziwne, bo tak jak ja cały czas czuję, że chyba żadne dziecko na tym świecie nie kocha swoją mamę, tak jak ja kocham swoją mamę, a jednocześnie miałam taką pretensję i taki żal do niej. I właśnie nie ktoś inny, tylko ojczym po rozmowie ze mną i on to po prostu dotykał setne sprawy. On wie, co mi gnębi, że ja po prostu nie byłam sobą. I ta otwartość spowoduje, że ja czuję. Ja się nauczyłam tak w swoim dzieciństwie czuć, kto mówi prawdę, który tutaj chce bujać, który chce, prawda, tutaj jakoś krętą drogą, żeby zdobyć tego czy owego. Ja czułam po prostu automatycznie, że to, co on powiedział, jest z serca, tak z sercem. I właśnie to był taki
taki właśnie krok, który jakby się otworzyła się droga. Otworzyło się, zamknęło się wszystkie jakieś żale i tak dalej. I z mamą również się wtedy zrozumiałam wiele rzeczy, których przedtem nie zrozumiałam. Był mądry człowiek. A jeśli chodzi o to twoje pytanie właśnie o poezji, no to ja pisałam wiersze de facto, jak miałam już 9 lat. Tylko, że ja piszę smutne wiersze. Ja potrafię pisać wiersze, kiedy jestem smutna. Jak jestem wesoła, to nie mam po co pisać. A jak smutne, to chcę właśnie, chcę jakoś w tych wierszach wyrazić, prawda? Bo o smutkach nie mówię. Ja zatrzymuję dla siebie, no i wiersza. Także i miłosne, i dziecinne, i tęsknoty, i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że w Wietnamie, jak wydałam tą książkę, to moja siostra koniecznie chce, żebym ja wszystkie wiersze umieściła właśnie w książce, ale ja nie chciałam. Potem powiedziała, że jesteś chytra, bo ty chcesz osobne tomy ich wierszy, ja miałam nigdy nie wiadomo. Proszę państwa, czy są jeszcze pytania? Chciałam zapytać, czy podczas tych wizyt, podczas podróży do Wietnamu, obecności w Hanoi, pani wsi rodzinnej, miała pani jeszcze czas, żeby odwiedzić inne miejsca, miejsce regionu Wietnamu? Nie w czasie wojny. Ja tylko znam moją wieś, Hanoi, i w drodze właśnie z jednego miasta do drugiego, tak po prostu przez autobus albo ten. Także nie znam swojego kraju, że tak powiem. A teraz? A teraz tak, teraz to już znamy o wiele lepiej, tak, bo jeździmy tak, nie tak często, jakbym chciała, ale tak przeciętnie. Co rok, co półtora, jak pracowałam, no to czasem dopiero po 2 latach, tak. Na południe też? Na południe też. Jak daleko? Aż do Kamołów. Proszę państwa, a jest jeszcze pytanie, bardzo proszę. Co pani szanowna sądzi, myśli o tym żółwiu, który pływa, bo pokazuje się od czasu do czasu. Tak. Czy to jest prawda, czy to jest legenda? Nie, to była prawda. To była prawda i tak jak właśnie wtedy w czasie wojny, a dużo zabobony. Dużo zabobony. Każda jakaś taka niezwykła historia, to interpretują ludzie różnie. I ta żółwia, no to myśmy wierzyli, że to jest jakiś dobry znak. Po wojnie z Amerykanami nie odczuwaliśmy nienawiść Wietnamczyków do Amerykanów. Próbowaliśmy jakoś tak wyciągnąć od nich, co oni uważają. To oni unikają właśnie takie pytanie. I oni mówią, że to, co było, to było. Oni też tracili swoich ludzi. I teraz musimy patrzeć naprzód, a nie do tyłu. Grzebać to, co było już, prawda, nic nam to nie pomoże. A nienawiść to jest obcy Wietnamczykom. Ja myślę, że my nie umiemy po prostu nienawidzić. Bo moglibyśmy też powiedzieć, że nienawidzimy Francuzów, prawda, którzy przez wiele lat okupowali Wietnam. Ale w moim domu literatura francuska jest bardzo popularna. I kultura francuska wciąż jest bardzo ceniona. Także tutaj jakaś mądrość konfucjańska. Poza tym może tolerancja, której właśnie nas zawsze uczono. Że nienawiść tylko ciebie niszczy, nie innego. Dlatego, że ten ktoś nie wie, że ty jego nienawidzisz. I to jest właśnie to, że nie odczuwaliśmy nienawiść do Amerykanów, a oni zniszczyli straszny kraj. Przecież bomby jakieś nie tylko napalmowe, ale jakieś tam chemiczne, jakieś tak, no straszne rzeczy się tam działo w tym czasie. No ja nie byłam świadkiem, a jak teraz jest w czasie wojny, no to trudno mi powiedzieć. Widzę tylko, że kraj się rozwija,
ale na pewno są różne choroby, które bym zwalczyła, gdybym mogła, bo dużo rzeczy mi się też nie podoba. Także to jest wielkie pytanie i bardzo chcieli, żebym pisała trzeci tom. Właśnie tom, kiedy właśnie po wojnie. Ja tego nie wiem, czy ja podejmę. To jest trudny temat, tak. Bardzo Państwu dziękuję. Jeżeli nie ma już pytań, to poprosimy autorkę o podpisywanie egzemplarzy, które Państwo nabyli. Zawsze będzie można jeszcze zadać pytanie przy okazji otrzymywania autografu. Dziękuję Państwu bardzo w imieniu autorki i wydawnictwa. Koiło? Tak. Czekamy na następny.
tą dziewczynę, wiesz? Z naszej strony, bo Państwo mogą ja jadę teraz, prosto dzisiaj? O, prosto i właśnie telewizja polowa. Będzie? Nie wiem. A kiedy to? Czy nie wiesz jeszcze, kiedy to będzie tej kolonii? Czy ta kawa i herbata to jest, przepraszam, o 6 rano, Lena? O 8. Na 6 rano to masz rozrażanie. A kiedy? Mam. Dziękuję. Dobra? Dobrze. Dla cioci sami.
ja ją odwiezę. Dobrze. Tak, ja kazałam jej nie przyjechać, po tym jak rozmawiałam z rodzicami, że nie jest zupełnie zdrowa. Chciała, nie ma nie przyjechać. Komu mam tutaj pisać? Proszę, teraz tak. Ty też? Thank you.
Có 3 sự kiện. Thứ nhất tức là đầu tiên thì gặp cái viện văn hóa khoa học Việt Nam. Đấy là đầu tiên mới cách đây 4 tháng thôi. Sự kiện thứ hai là cách đây mấy tháng ra được một cái Anthologia OEG Việt Nam cần phải kiếm những người thị trường muốn thế cái tâm đấy. Và đây chính là sự kiện thứ ba mà rất là có ý nghĩa. Cũng là sự kiện Anthologia OEG Việt Nam. To też po raz pierwszy. Po raz pierwszy. Ale dziękuję to bardzo. Niezwykle ważne wydarzenie dzisiaj. No tak. Dziękuję bardzo, że się przyjechali, naprawdę. Mong muốn là bạn Ban An là thì là có quan hệ với lại cộng đồng đó. Đấy thì tôi lần kia đấy nhưng mà gọi là đấy thỉnh thoảng mới về, nhưng mà thấy là lần nào về cũng được các anh đón tiếp thế là cũng mừng. Cái tên của anh ấy là tại sao mà tôi không cần phải nhớ là tại đây là người bạn cũ của gia đình bố mẹ tôi đấy. Thủ tướng Lê Thiều. Có thể là rất mừng được gặp chị cách trực tiếp ngày hôm nay. Lần thứ hai là chị cách đây mấy hôm nhân dịp cách nhạc Thị Cô Sơn. Tôi có nhìn thấy chị nhưng mà tôi không nghĩ là hôm nay là gặp chị với một cái sự kiện thực sự là rất là sắc chủ động. Khi thì anh, khi thì ông thì. Thôi. Gọi chị gọi anh. Vâng, cho nó trẻ rồi, chung. Sự thực vâng. Ra thì bọn em là toàn là em vâng. Cả mà. Theo kiểu Việt Nam chị ở bên này. Hôm nay em cũng giới thiệu chị là giám đốc của viện văn hóa của Việt Nam. Làm cái viện của chúng em cùng mới được tổ chức. Vậy nên nếu mà có thời gian chị dành nhiều thời gian về Ba Lan và những người như chị ở Ba Lan hiện tại cộng đồng cũng như là phía Ba Lan Việt Nam rất cần. Vâng.
Ja mówię, że jak drugi raz ja przyjadę, to już będę wiedziała więcej. Może tu jest... Zapraszam do następnego instytutu. Bardziej taki kameralny, prywatny spotkanie z ochronie ludzi, dopowiedzią. I tutaj pani ma już ten naszej adres. Pan Sebastian ma ten poszko. Staje w świadkie też. Chciałam bardzo podziękować za to spotkanie. Mam nadzieję, że ja mam nadzieję, że się sprzeda, że podpiszą nowy kontrakt. Nie jestem taka pewna. Dziękuję bardzo. Dobrze. Jeszcze nie zawsze ubrany, żeby Jeszcze mam jeden taki wywiad, który nie zdążyłam. No tak, to jest ta wieczór.